Dzień dobry, cześć. Jest kilka mitycznych postaci, których krwiożerczości, straszności i przede wszystkim słowiańskości każdy Polak będzie bronił z taką siłą, no prawie z taką siłą, jak wujek Stefan ostatniego kawałka boczka z grilla. Tymi postaciami są wampir, werwąpierz, straszna pani w dziekanacie i wilkołak. Tylko że z tym wilkołakiem mogą być pewne problemy, ale jakie i o co w tym wszystkim chodzi, no o tym już za chwilę. No bo samo wilkołactwo nie wzięło się tak naprawdę z terenów słowiańskich i było znane jeszcze na długo, zanim Słowianie pojawili się w ogóle na arenie dziejowej. Odrzucamy mit o Wielkiej Lechii, to jest bzdura. Wilkołaki były znane już w starożytnej Grecji i stamtąd się wzięła nazwa obowiązująca praktycznie w całej Europie, czyli lykantropia. Od greckich wilk, człowiek. Z Grecji wywędrowało to do Rzymu, pojawiało się również na terenach germańskich, w Galii itd., itd. Praktycznie cała Europa, też w Ameryce Północnej Indianie mieli wierzenia w wilkołaki. To wszystko są tereny, gdzie wilk jest jednym z największych, a już na pewno najstraszniejszych drapieżników i jest zwierzęciem, które jest w stanie zaatakować człowieka. Więc wiadomo, że ludzie czują do tego zwierzęcia taki atawistyczny lęk. Po prostu boją się wilka. Człowiek, który chce w jakiś sposób podbudować swoją renomę strasznego, przybiera na siebie taką postać wilczą. Ludzie, którzy chcą kogoś w jakiś sposób ubrać tak jakby w tą skórę wilka, uczynić go strasznym, no właśnie mówią o nim jako o wilku. Nawet mówi się człowiek człowiekowi wilkiem, a zombie zombie zombie. Więc coś w tym jest. No ale czytamy w książkach, oglądamy w filmach, kojarzy nam się wilkołak ze słowiańskością. Kiedy w ogóle na terenach historycznej Słowiańszczyzny czy historycznej Polski pojawiły się wierzenia wilkołackie? Otóż niejaki Herodot, pewien historyk antyczny, opisuje Neurów, którzy właśnie na terenach słowiańskich czy przedsłowiańskich żyli, jako ludzi, którzy wierzą w wilkołaki, jako ludzi, u których te wilkołaki się jakoś ukazują, tylko że w czasie, kiedy żyli Neurowie, no to o Słowianach jeszcze nikt tak naprawdę nie słyszał. Postuluje się, że są to faktycznie genetyczni przodkowie Słowian, jednak ta kultura była inna. Na terenach polskich pierwsze poświadczone w ogóle, faktycznie źródłowo poświadczone wzmianki o wilkołakach mamy z XVI wieku dopiero. A więc z czasów daleko, daleko po tym, jak w Europie Zachodniej i Południowej one już istniały, one już funkcjonowały. I to było opisywane. Było opisywane nawet w zachodniej Europie. Było wiele procesów o wilkołactwo, gdzie domniemani wilkołakowie, tak to odmienimy, a co tam wolno nam, czy wilkołacy, byli karani za to, że tą postać wilczą przybierali, a konkretnie za zbrodnie, jakie pod tą postacią dokonywali. Ale samym wilkołakiem można się było stać na trzy sposoby. Po pierwsze, celowo. A więc można było w wyniku różnego rodzaju obrzędów, i to się opisuje w XVI wieku na terenie Litwy, ponoć takie obrzędy miały się dokonywać. Można było na przykład spółkując z diabłem, tak, diabeł dawał człowiekowi pas, no bo to się powtarza, żeby zostać wilkołakiem zakładano pas, który tym wilkołakiem czyni. Można było w jakiś sposób poprosić demona, poprosić diabła o to, żeby zamienił nas w wilkołaka, żebyśmy mogli na przykład coś ukraść albo szkodzić. Drugą możliwością zostania wilkołakiem to nadepnięcie komuś dużemu na odcisk. Były obrzędy, które umożliwiały zamianę kogoś w wilka. Już nie tyle w wilkołaka, który ma świadomość tego, kim jest i co może zrobić, kto ma świadomość swojej siły, ale po prostu szkodzenie komuś i zamienienie go w wilka. Dlaczego? Wilk jest zwierzęciem, które kiedy pojawia się
w średniowieczu, w epoce wczesnonowożytnej, aż do XX wieku właściwie, gdziekolwiek w pobliżu miasta, to już nie daj Boże, ale w pobliżu wsi, w pobliżu jakichś osiedli ludzkich, to jest automatycznie brany na cel i kilim, no bo wilka się ludzie boją. Więc zamieniając kogoś w wilka, robimy z niego banitę, robimy z niego kogoś, kogo spokojnie można ubić. Trzecią formą jest bycie, bym teraz powiedział, męskim organem rozrodczym, no ale bycie niezbyt dobrym człowiekiem. I taki człowiek, który dużo grzeszy, może zostać zamieniony w wilka czy wilkołaka za swoje grzechy. I taki wilk może pokutować w tej skórze zwierzęcia za to, co zrobił. I tutaj jest mechanizm bardzo podobny. Albo po prostu kwestia swego rodzaju kary, która polega na banicji. Tak, już nigdy nie będziesz w ludzkiej siedzibie, już nigdy nie będziesz wśród swoich, zawsze będziesz przeganiany, zawsze będziesz ścigany. Inną opcją takiej kary jest to, że człowiek już zawsze będzie musiał atakować innych ludzi. Już zawsze będzie wyrzutkiem. I mniej więcej o to w tej karze chodzi. No ale sami słyszycie, jak to brzmi. To brzmi bardzo bajkowo, to brzmi nierealnie, to brzmi nieprawdziwie, ale faktycznie najtęższe głowy starożytności, średniowiecza, epoki wczesnonowożytnej opisywały wilkołactwo i zajmowały się tym, czy wilkołak faktycznie może istnieć. Taki na przykład święty Augustyn uważał, że nie ma takiej możliwości, żeby ktokolwiek mógł się zmienić w wilkołaka. Po prostu nie. Tak, Bóg stworzył człowieka, Bóg stworzył wilka, no i to jest niekompatybilne, tak? Ale inny ojciec Kościoła, święty Tomasz Zakwinu, już mówi, że może się człowiek zamienić w wilkołaka, bo on tak mówi. Jednak bardzo ciekawym źródłem na temat wierzeń wilkołackich jest niejaki Jean Baudin. Jean Baudin żył sobie w końcu XVI wieku. To był polityk, to był teoretyk państwa, to był człowiek, który stworzył ideę francuskiego absolutyzmu. Więc facet z głową na karku i facet bardzo poważny. I on opisuje całkowicie serio to, jak człowiek staje się wilkołakiem, gdzie i po co. I on opisuje to w ten sposób, że anioły i demony są w stanie zmienić ludzką postać dość dowolnie. Tak, czyli tutaj mamy drugą opcję zostania wilkołakiem, czyli ktoś nas zmienia. No i jeżeli anioł czyni dobro, no to nie zamieni człowieka w wilka czy w wilkołaka, ale już sam diabeł czy demon może. Więc Jean Baudin tutaj mówi, że spoko. Był również nieco wcześniej, bo w pierwszej połowie XVI wieku biskup Uppsali, to jest w Szwecji, Olaus Magnus. To był koleś, który jeszcze był biskupem rzymskokatolickim, nie protestanckim, z czego później Szwecja słynęła, no bo to jest jeszcze przed tamtymi przemianami. I on właśnie opisuje, że te wilkołaki jak najbardziej istnieją. Wilkołakiem można się jak najbardziej stać. I najwięcej tego w całej Europie jest na terenie Prus, na terenie Inflant i na terenie Litwy. Litwy tutaj rozumiane jako żmudź, czyli tej Litwy, która jest tą Litwą dzisiejszą, kowiejska Litwa. Tam mężczyźni mieli się gromadzić w jakiś dzień w roku, określony, co ważne, bo to jest rytualne, zamieniać się w wilkołaki, no i ci ludzie mieli się rozpełznąć po okolicy, zamienić wilkołaka i szkodzić innym ludziom. Więc to potencjalnie dla tych ludzi istniało. Ważnym dowodem na to, jak społeczeństwo postrzegało wilkołaki i jak władza postrzegała wilkołaki, są procesy. Są procesy, na przykład ten z 1589 roku. XVI wiek to jest w ogóle taki dziwny okres w historii Europy, że wszystko się zmienia. Już nie ma tego średniowiecznego Deus Vult, już Bóg nie jest na pierwszym miejscu we wszystkim i to już zaczyna być gdzieś tam człowiek.
zaczyna się wierzyć w czary. Średniowiecze raczej w czary nie wierzyło, bo czary to jest czynienie cudów na ziemi, a tylko Bóg może czynić cuda, ewentualnie jego posłannicy. Dzięki wstawiennictwu szatana czarów czynić nie można i na tym stoi średniowiecze. W XVI wieku, a spoko tam, czary, nie ma problemu, czaruj, będzie ci ciepło. To był żart tak w ogóle, że będzie ciepło, stos, tak. Pff. To trzeba przepić, bo to suche było. No, jeżeli mamy procesy o czary, to mamy też procesy o wilkołactwo. I z tych procesów o wilkołactwo słynęły takie kraje jak Niemcy i Francja przede wszystkim. Tam tych stosów naprawdę troszkę płonęło. No i chyba tam Szwajcaria nieco. W każdym razie był taki bardzo słynny proces w 1589 roku. On później nawet został opisany w jakichś broszurkach. W Anglii było rozprowadzane na posterach. Ten proces odbył się na niejakim Peterze Stumpie. Koleś był no, zdrowo posmerfowany. Był jakimś w ogóle zwyrodnialcem, był oskarżany o kazirodcze związki ze swoją siostrą, prawdopodobnie z córką, o liczne morderstwa, o zabicie swojego syna, zjedzenie mózgu, w ogóle jakieś rozczłonkowanie ciała. No, Hannibal Lecter by się z nim zaprzyjaźnił w każdym razie. I nikomu nie przyszło do głowy, że człowiek jest w stanie coś takiego zrobić, więc zarzucono mu wilkołactwo. Zresztą sam się do tego wilkołactwa przyznał. Torturki pewnie pomogły w każdym razie. Przyznał się do tego, że był wilkołakiem, że swoje zbrodnie dokonywał w skórze wilka i co ciekawe, też mówi o tym pasie. A więc szatan, w którym współkował, ale pod postacią kobiety, był szatan, dał mu pas. Kiedy założył ten pas, stawał się wilkiem. Więc znowu mamy przedmiot, który zmienia nasz wygląd, tak jak czapka niewidka na przykład. Tutaj mamy pas wilkołaka. Koleś dopuścił się takiej zbrodni i samo wilkołactwo było tak straszne dla ludzi tamtego czasu, że szarpano go rozżarzonymi szczypcami. Szedł Sasza suchą szosą. Później połamano go na kole, czyli rozciągnięto na takim dużym drewniano-metalowym kole. Łamano mu prętami, kijami, młotami, ręce i nogi. Dla kary to raz, ale po drugie, żeby nie mógł wstać z grobu, a więc mamy jakiś taki dziwny konglomerat niemiecki, bo to działo się w Niemczech. Niemcy lubią takie rzeczy. Konglomerat wilkołaka, jakiegoś upiora i wampira, bo koleś może wstać z grobu, no ale jak ma połamane nogi, no to będzie mu ciężko. I na końcu go ścięto. Ciało spalono, ale niektóre części jego zwłok, które pozostały, zostały na tym kole, które było, zbudowano taką konstrukcję. Był pal, na tym palu koło, na którym go łamano, na tym kole części zwłok, no i jeszcze na takiej krótkiej tyczce zatknięta głowa. Na dole pod tym kawałki drewna, każdy kawałek symbolizował jedną ofiarę, którą on tam zaciukał. Resztę spalono, a spalono go razem z jego kochanką i córką, które miały mu pomagać w tych zbrodniach. Więc kara, jaka go spotkała, była po prostu bulwersująca. Była okrutna. Czy współmierna do tego, co zrobił? Nie wiem, ale spalono razem z nim jego kobietę i jego córkę. Nie dlatego, że faktycznie to było super mocne, ale dlatego, że ludzie tak bardzo bali się wilkołaka i tak mocno w niego wierzyli. A wiecie, kiedy odbył się ostatnie łapanie wilkołaka? W Polsce jak najbardziej, na Podkarpaciu, bo gdzieżby indziej. Wieś nazywa się Myscowa, to jest w powiecie jasielskim, więc niedaleko Jasła. Otóż 7 lipca 1901 roku. 1901 roku, więc niewiele ponad 100 lat temu, szedł sobie facet, taki dziad pruszalny, a więc koleś, który chodzi od wsi do wsi, od kościoła do kościoła, prosi tam o kromkę chleba, kubek wody i dwa samochody od bezdomnego. Tego typu koleś. Nazywał się Iwan Kaczmarczyk. O, tak się nazywał. I miał tego pecha, że znalazł się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwym czasie. Otóż to są góry.
Tam ludzie żyli przede wszystkim z rolnictwa, z uprawy swojej ziemi, z wypasu zwierząt, przede wszystkim owiec. Owca zeżre wszystko, na górkach się wyżywi, spoko. No i pasterze, którzy tam te owieczki sobie paśli, w pewnym momencie zobaczyli, jak z jakiegoś zagajnika wyskoczył wilk, porwał jedną owcę i zaczął spierdzielać, więc oni za nim w długą. No ale niestety ten wilk im spieprzył. A z miejsca, w które on im uciekł, wyszedł właśnie ów Iwan. Z tego miejsca wyszedł Iwan. On oczy w słup, oni oczy w słup. Dobra, czekaj, moment, chwila. Widzieliśmy, jak tutaj w tą drogę wbiega wilk z naszą owcą. Po chwili wychodzisz ty. O ty kuźwa wilkołakiem jesteś. No i zaczęli go bić. Zaczęli go prać, on zaczął uciekać z tamtego miejsca. Gdzieś tam uciekł w stronę wiochy. W tej wsi też go złapali. Zaczęli go lać, łącznie z tym, że wójt tej wsi go zaczął prać, no ale na jego szczęście chcieli go po prostu ubić, utłuc tam. Na jego szczęście pojawił się tam jakiś żandarm. Wszystko zastopował. Tego biednego Iwana wyratował i doniósł do nich do Sądu Grodzkiego. Sąd Grodzki skazał ich na straszną karę od 5 do 10 dni aresztu. Więc Podkarpacie to jest takie dziwne miejsce, w którym te wierzenia wilkołackie, wampiryczne, wierzenia w upiory, one bardzo długo przetrwały z jakiegoś powodu. Zresztą Podkarpacie to jest miejsce, które szlakami handlowymi miało ogromne kontakty z Transylwanią, także coś w tym być może. Ogólnie w historii ludzkości było wiele mitów o wilkołakach, było wiele podań, było wiele legend i było wiele korzyści czerpanych z wilkołactwa. No bo jak się staniemy takim wilkołakiem, no to możemy posiąść siłę wilka. Na kiedy taka siła wilka się przyda? No, chociażby na wojnie. No i to jest taka chyba najbardziej klasyczna opowieść o wilkołaku, o człowieku, który chce się wilkołakiem stać. Słyszeliście na pewno o czymś takim jak berserkowie. Wikińscy wojownicy, którzy przybierają, walczą tylko w skórach wilków, w skórach niedźwiedzi, wpadają w szał, w ogóle rozpierdzielają wszystko, no, jak kolega Andrzej na metafecie. Ale oprócz berserków byli też ulfhednarzy. Ulfhednar to po nordycku mniej więcej wilczy płaszcz. Faktycznie mamy źródła historyczne mówiące o tym, że wojownicy normańscy, czy jak to się niekiedy określa, wikińscy, nakładali na siebie skóry wilków i mieli jakieś rytuały. To najprawdopodobniej były jakieś odurzające albo inhalacje, albo napoje i w ten sposób szli do bitwy. Rozpierdzielali wszystko, nie dlatego, że mieli skóry wilków, to było tylko dla przestrachu, ale działało, ale dlatego, że po prostu byli na haju. Jednak wyobraźcie sobie ludzi z drugiej strony, którzy widzą wilkołaki, autentyczne wilkołaki, które biegną na nich i oni nie patrzyli na to, że ich boli. Takiego Ulfhednara można było, nie wiem, uciąć mu rękę mieczem, ale on drugą i tak będzie napierdzielał, dlatego że był na takiej fazie, że nie czuł bólu. I o to w tym chodziło. Ale i w XVII wieku najsłynniejsza formacja polska, formacja wojskowa, z której jesteśmy dumni, to tak naprawdę jest taki już szczytowa forma, najpóźniejsza forma celowego wilkołactwa. Bo zobaczcie, husaria. Oni mieli, oczywiście mówi się o skórach dzikich kotów, o skórach niedźwiedzi, ale najpopularniejsze, czy jedne z najpopularniejszych, były skóry wilków, które oni zarzucali sobie na pancerze i w ten sposób mieli wyglądać jak przerażająca bestia. No bo zobaczcie, wyobraźcie sobie, że jesteście szwedzkim pikinierem i na was biegnie koń, husarz pochyla tą swoją kopię. Na kopii jest taki proporczyk, który ma te 3 metry około i on wieje w każdą stronę, więc to wygląda jakby jeździec i koń mieli skrzydła po prostu. I na tym koniu nie siedzi człowiek, tylko siedzi wilkołak, bo widzimy tylko tą skórę wilka, wilczy pysk, który jest na zbroi i troszkę tam miga sobie półpancerz. Więc to też jest jakiś odprysk tych historii wilkołackich. Także wydaje mi się, że no,
Jestem pewien nawet, że wilkołak to nie jest czysto słowiański demon, czy czysto słowiańska postać, jednak dość mocno ze słowiańskością skorelowana, dość mocno te mity wrosły w słowiańską kulturę. No i mam też nadzieję, że podobał Wam się dzisiejszy film, bo to na dziś koniec. Wpiszcie w komentarz, czy Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Udostępnijcie, bo to bardzo ważne, jakbyście mogli udostępnić na przykład na swoim Facebooku ten film, to będę bardzo wdzięczny. No i napiszcie, o czym chcielibyście kolejny materiał, bo tych zjaw demonów, upiorów jest dużo, dużo więcej. Jeśli chcecie, wiadomo, jak dotrwaliście do końca, wpiszcie hashtag yerba. Ale jeśli chcecie, to wpiszcie też hashtag Baba Jaga. Jeśli tych hashtagów będzie trochę, to w kolejnym filmie opowiem Wam o tej historycznej Babie Jadze, która dzisiaj kojarzy się z regionem świętokrzyskim no immanentnie. To jest w ogóle Baba Jaga to jest symbol tego województwa. Ale o co to chodziło? Czy Baba Jaga faktycznie latała na miotle, a może nie tylko na miotle? Kim ona była? Skąd się wzięła? No to wpiszcie hashtag Baba Jaga, a na pewno ten film się ukaże. Na dziś to tyle. Dzięki, cześć, hej, pa.